Dzień dobry Mierec. Hej Mierec. Już w kwietniu, czyli za trzy miesiące odbędą się wybory samorządowe. Wybierać będziemy nowych radnych, ale też prezydenta i wójtów. Jest więc okazja, by o tych sprawach porozmawiać z samorządowcem, który został wójtem w wieku zaledwie 30 lat. A są też tacy, którzy tego samorządowca widzą w roli przyszłego prezydenta Mierca. A rozmawiamy oczywiście z wójtem gminy Wadowice Górne, Michałem Dyptułą. Dzień dobry Panie Wójcie. Dzień dobry Panie Przemku, dzień dobry Państwu. wszystko się zgadza, w wieku 30 lat. Yy. No tak, w wieku niespełna 30 lat rzeczywiście yy, zostałem wójtem gminy Wadowice Górne. Czas płynie yy, bardzo szybko. Zgadza się również to, że yy, zbliżamy się, albo już jesteśmy w bardzo gorącym i myślę ciekawym samorządowo okresie przedwyborczym, yy, w yy, którym będą ścierać się różne wizje rozwoju yy, Mielca, powiatu mieleckiego, gmin wchodzących w skład powiatu mielskiego, Więc jest to okres... Yy, Myślę interesujący dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla mieszkańców Mielca. Od pięciu lat jestem wójtem gminy Wadowice Górne. Jest to wielki honor dla mnie, że mogę tę funkcję pełnić. Mam nadzieję, że w miarę dobrze wywiązuję się z powierzonej mi roli, ale pewnie niebawem każdy samorządowiec poddany zostanie ocenie. Wspomniał pan, mhm. wspomniał pan o e, prezydenturze w Mielcu. E, no właśnie to jest... chciałem zapytać, w jakiej roli e, w tej rozpoczynającej się kampanii wyborczej Pan e, wystąpi kandydata na wójta, czy w roli kandydata na wójta, czy w kandydata na prezydenta. Na wstępie zaznaczę, że jeszcze nie został ogłoszony ostatecznie termin wyborów, więc kampania dopiero przed nami. Ale oczywiście nie ma co uciekać od trudnych pytań, czy może tych, które kogoś zainteresują. Rzeczywiście pojawiła się w przestrzeni publicznej informacja o potencjalnym starcie mojej osoby na stanowisko prezydenta miasta Mielca. Nie będę ukrywał, że toczone były rozmowy w tym kontekście z różnymi środowiskami, z różnymi osobami osobami, które y, funkcjonują w samorządzie miasta Mielca, które y, zajmują się sprawami tego y, samorządu. Y, ja też w tych rozmowach uczestniczyłem i y, miło mi że na tej giełdzie potencjalnych kandydatów występowałem i, i, i pojawiał się rzeczywiście potencjalny start w, w, w kontekście prezydentury w Mielcu, ale podjąłem ostatecznie decyzję mm. przemyślaną, odpowiedzialną za ludzi, z którymi teraz pracuję, za samorząd, w którym obecnie funkcjonuję i w gronie kandydatów na prezydenta miasta Mielca mnie nie będzie. Czyli kandydat na wójta? Na drugą kadencję. No to jest bardziej prawdopodobne, bo. Nie ulega wątpliwości, że każdy rozsądny i poważny samorządowiec chce się sprawdzić, czy te działania, które podejmował na przestrzeni kadencji, od wyborów do wyborów, były akceptowalne społecznie, czy mieszkańcy uznają, że kierunek był słuszny i nie ma lepszej metody jak poddanie się elekcji i uczestnictwo w wyborach. Więc prawdopodobieństwo mojego startu w Wadowicach jest duże i pewnie ten kierunek obiorę. Starosta mirecki Stanisław Tanysławączak w grudniu podczas takiego świątecznego wystąpienia wyraził nadzieję, że wybory odbędą się w faktycznie w kwietniu i już nie będą ponownie przykładane, no bo faktycznie ta kadencja samorządowa jest, będzie rekordowo długa, 5,5 roku będzie sobie liczyła. Wyczekujecie już w urzędach w gronie samorządowców tych wyborów. Tak długa kadencja była dla samorządu korzystna. No rzeczywiście to była bardzo długa kadencja w stosunku do poprzednich. Dłuższa półtorej roku, bo to półroczne przedłużenie wynikało z potencjalnego nałożenia się wyborów parlamentarnych i samorządowych, ale myślę, że to jest już. Absolutnie ostateczny czas, aby poddać się woli wyborców i tego czasu nie można przedłużać. Jeśli chodzi o odczucia i pewne oczekiwania dotyczące wyborów, tak, one są duże. Już trzy miesiące do ustawowych, konstytucyjnych terminów, więc jest to czas, gdzie trwają rozmowy, różne ustalane są strategie, ustalane są programy wyborcze, które pewnie za moment zostaną upublicznione, poddane zostaną dyskusji, debacie w kampanii wyborczej. To jest piękny czas, Lokalnej demokracji, podczas której ci, którzy ubiegają się o reprezentowanie interesów wyborców, muszą pokazać się z jakimś pomysłem, z jakąś wizją, muszą być odporni na krytykę, na dyskusję, na rozmowę. Więc ten czas już jest, a będzie coraz bardziej intensywny z każdym dniem. Gdzie będzie najciekawiej w tej kampanii? W mieście w Mielcu, w Powiecie Mielackim, a może. Rozgrzeje nas sejmik wybory do sejmiku województwa. Wybory samorządowe w mojej ocenie są rzeczywiście bardzo interesujące, bo są najbliższe ludziom. Dotykają spraw nam najbliższych. Wystartują w dużej ilości nasi sąsiedzi znajomi, bliscy, więc każdy szczebel jest istotny. Z mojego doświadczenia już kilkunastoletniego w samorządzie, śmiało mogę powiedzieć, że te wybory najbliższe, czyli wybory do rad gmin, do rady miasta, wybory na wójta burmistrza, prezydenta, one chyba najbardziej rozpalają umysły, bo. No, głosujemy na sąsiadów. Głosujemy na sąsiadów, wybieramy gospodarza naszego najbliższego samorządu, który to samorząd, myślę o samorządzie gminnym, ma naj, naj, najbliższy ciało, jest niczym koszula. I, i tutaj są realizowane te najważniejsze dla mieszkańca kwestie. Następnie powiat, myślę, że również istotny. Sejmik, wybory trochę dalsze z perspektywy ludzi, czasami mniej, mniej zrozumiałe, aczkolwiek już jesteśmy ponad 20 lat po reformie administracyjnej, więc myślę, że też się nauczono tego samorządu na poziomie wojewódzkim. Bardzo ważne, Wybory, jesteśmy u progu nowej perspektywy unijnej. Tam będą dzielone olbrzymie pieniądze na rozwój regionalny, na rozwój przedsiębiorczości i pewnie wyznaczony kierunek w Sejmiku będzie istotnie wpływał na to, co dzieje się tutaj u nas na Ziemi Mieleckiej, w moich kochanych Wadowicach również. To skoro koniec kadencji zbliża się wielkimi krokami, to zawsze jest taki moment, że trzeba tę kadencję podsumować. Nie był to łatwy czas dla samorządów. Zamknięcie kraju z powodu praktycznie całego świata, z powodu koronawirusa, wojna, e, inflacja, polityczne kłótnie na poziomie krajowym. E, jak, tym w szalo, jak w tym szalonym czasie poradziła sobie gmina Wadowice Górne, z czego pan, jako wójt tej gminy, jest najbardziej dumny. Z wielu rzeczy jestem bardzo dumny. I z tych, które udało się nam w samorządzie osiągnąć pod kątem inwestycyjnym, bo jak dobrze pójdzie, ale już myślę, że mogę powiedzieć, że dobrze poszło. Poziom publicznych inwestycji w gminie Wadowice Górne w tej kadencji przekroczy kwotę 100 milionów złotych. Więc jest to zawrotna kwota w kontekście samorządu liczącego 7,5 tysiąca mieszkańców. Mówię tu o wszystkich inwestycjach mhm. publicznych, nie tak. tylko gminnych. Całkiem, całkiem. I, I wydaje mi się, że, że to widać w gminie, widać w kontekście infrastruktury wszelakiej, od drogowej, po kanalizacyjną, szkolną, sportową czy przeciwpowodziową, a plany na najbliższy czas również są bardzo ważne i istotne. Tylko w tym roku 41% budżetu gminy przeznaczamy na inwestycje, na wydatki majątkowe, co stanowi kwotę blisko 27 milionów złotych, więc rozwijamy się myślę dynamicznie. Zresztą nie tylko gmina Wadowice Górne, ale szereg innych samorządów. Klucz i w moim y, y, myśleniu, w, według mnie, w innym miejscu. Nie tylko poziom wydatków inwestycyjnych, ale też na co to przeznaczamy. Bo można inwestować mądrze i niemądrze. Prawda? Można robić y, inwestycje bardzo drogie, które nie przynoszą wymiernego efektu dla ogółu społeczeństwa, y, y, przeskalowywać zadania. Można budować dużo mniejszych zadań, które wydatnie poprawiają jakość życia. I podam taki jeden przykład. E, pamiętam, wspólnie z powiatem wykonaliśmy y, w Wampierzowie Chodnik przy kaplicy i przejście dla pieszych. Inwestycja za 40 tysięcy złotych, ale zrobiła, wywarła tak wielkie wrażenie na mieszkańcach, że po iluś nastu latach udało się wykonać coś, co było przez dziesiątki czy kilkanaście lat postulowane. Prawda? Ja dodam, że znam wampierzów. Bywałem też i znam to miejsce i faktycznie dużo bezpieczniej tam na tym zakręcie skrzyżowania jest. Proszę zobaczyć, jak drobna rzecz, kapitałochłonnie nie tak potężna, a, a wiem, bo, bo jestem na, na zebraniach już kilkanaście lat wiejskich, jak ważna była z punktu widzenia społecznego. Oczywiście drobne rzeczy budują jakoś życia, ale musimy też myśleć o inwestycjach strategicznych, ważnych, kapitałochłonnych, kosztochłonnych, których czasami nie widać, ale są niesamowicie ważne. To ja teraz odwrócę. A czego zabrakło ewentualnie, czego się nie udało się zrobić? Czego nie udało się zrobić w Wadowicach? To jest dobre pytanie, bo nie udało nam się przejść pewnej transformacji energetycznej, to znaczy planujemy... W najbliższych latach projekty termomodernizacyjne, projekty wymiany oświetlenia na energooszczędne więc to były wyzwania, które no, nie zostały w pełni zrealizowane w ostatnich latach. Mam nadzieję, że uda nam się kwestie związane z energetyką, z ograniczeniem zużycia energii, z poprawą jakości środowiska w wymiarze energetycznym zrobić wiele w najbliższych latach. Co powinno być takim priorytetem dla wójta gminy w powiecie mieleckim? Czy właśnie napędzanie inwestycji, by tych inwestycji było jak najwięcej, jak najkosztowniejsze historie, czy może istotniejsze są sprawy te tak zwane miękkie, pomoc społeczna, organizacje pozarządowe, no i kultura i przede wszystkim edukacja? Wszystko jest bardzo ważne. Nie można w mojej ocenie ustawić wahadła tylko na jeden obszar. Inwestycje są bardzo istotne one wpływają na rozwój one kreują wizerunek miejsca pracy, warunki do życia, do inwestowania ale kwestie związane z edukacją, opieką społeczną, kulturą również poprawiają jakość życia na co dzień. My doszliśmy w naszym powiecie już do takiego. Poziomu. Mam takie przekonanie, że inwestycje infrastrukturalne są już pewną oczywistością i, i, i one po prostu mają być, więc musimy zadbać o sprawy społeczne, opiekę nad seniorami, odpowiednią ilość miejsc w żłobkach. I tutaj w mojej gminie utworzony został pierwszy na terenach wiejskich publiczny żłobek, w gminie Wadowice Górne inwestujemy mocno w działania związane z kulturą, utworzyliśmy klub seniora, więc to są ważne rzeczy, ale wszystko jest y, kluczowe, bo nie ma co się oszukiwać. Na poziomie samorządowym współpracujemy tutaj w Mielcu, jesteśmy chyba dobrym przykładem powiatu, w którym nie ma jakichś tam rywalizacji większych y, niezdrowych między gminami, ale każda gmina y, rywalizuje o mieszkańca, o inwestycje, o kapitał. I y, y, y tutaj y, w mojej ocenie musi być y, y, taki y, y, balans inwestycji, balans działań społecznych, żeby no, no wszystkie obszary były odpowiednio zaspokojone. Od inwestycji nie uciekniemy. Siłą rzeczy zmienił nam się krajobraz powiatu miareckiego w ostatnich latach, a gmina Wadowice Górne jest beneficjentem jednej z tych zmian, czyli budowy tzw. północnej obwodnicy Mierca, czyli połączenia specjalnej strefy ekonomicznej no właśnie z Piątkowcem, z drogą w kierunku Radomyśla Wielkiego i Tarnowa. Metamorfozę też przeszła taka ruchliwa droga biegnąca przez gminę Wadowice, droga powiatowa w kierunku Małopolski, które te działania powiatu czy, czy samorządu wojewódzkiego na terenie właśnie miereckim według pana oceny były w tej kadencji kończącej się najbardziej trafione, potrzebne. No, z punktu widzenia mnie jako wójta gminy Wadowice Górne kluczowa była budowa drugiego mostu na Wisłoce wraz z drogami dojazdowymi do Piątkowca. To spowodowało, że staliśmy się bardzo atrakcyjni dla inwestorów. To widzimy na rynku nieruchomości, zakup działek czy zapytania w tym kontekście, bo poprawił się dojazd do Mielca. Zasadniczo pojawiła się alternatywna droga i to o czym wszyscy mówiliśmy, czyli budowa drugiego mostu wydatnie w wpłynęła na poprawę płynności ruchu w całym powiecie, nie tylko w, w części Wadowicy, Górnych czy, czy Radomyśla przed nami. Kolejne wyzwania związane z przebudową drogi 984 w kierunku województwa Małopolskiego. E, tutaj e, droga była doraźnie remontowana, ale w mojej ocenie niezbędna jest jej gruntowna przebudowa z wykonaniem kompleksowym chodników, ścieżek rowerowych, w tym przez Las Piątkowski. To jest zadanie, które musi zostać zrealizowane w nowej perspektywie Budżetu unijnego. W mojej ocenie, tutaj o tym trzeba głośno mówić. Również budowa południowego mostu przez Wisłokę, aby domknąć ring wokół Mielca, jest, jest, jest bardzo istotna i kluczowa. Piątkowiec. piątkowiec, Gmina Wadowice Górna, a tym samym cały powiat Mielecki. Jeśli chodzi o inwestycje powiatowe, to zrealizowaliśmy kilkadziesiąt kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów odcinków dróg na terenie gminy Wadowice Górne. Zresztą Powiat Mielecki w ostatniej kadencji nie tylko w gminie Wadowice Górne, ale rzeczywiście podjął wielkie wyzwanie inwestycyjne w całym powiecie. Były Odpowiednie środki z środków rządowych, Funduszu Rozwoju Dróg czy Polskiego Ładu, które zostały wtłoczone w infrastrukturę w naszym powiecie, to, to widać, prawda? Mhm. Ale województwo również realizowało inwestycje o strategicznym znaczeniu. Kolej funkcjonuje, teraz trzeba myśleć o jej elektryfikacji, bo bo o tym ja bym mówić. dodał o dokończeniu tej inwestycji na północ, bo tam chyba jeszcze miliardowa inwestycja jest potrzebna. No jak najbardziej, że kompleksowo trzeba przebudować układ torów, ale musimy mówić o elektryfikacji. Nawet w kontekście mobilności, elektromobilności no trudno zapewniać skuteczny transport kolejowy nawet hybrydowymi pociągami. Myślę, że też musimy mocno mówić o połączeniu z siecią dróg krajowych, bo tutaj jesteśmy dalej taką trochę białą plamą. Niby mamy blisko do autostrady, ale wszystkie inne ekspresówki nas omijają. do której drogi ekspresowej mielibyśmy się szukać połączenia, czy, czy lepiej lepszego połączenia do A4, czy szukać połączenia do tych dróg, które są projektowane. Tu chyba mamy trzy projekty. Z Tarnobrzega w kierunku Kierc, przebudowa S784, Rzeszów tak. Radom. I jest taki enigmatyczny temat budowy ekspresówki od Piznata, Tarnowa w kierunku Kielc. Czy to w ogóle wydaje się realne i gdzie my się dopinamy? I może zacznijmy od tego ostatniego y, pomysłu, czyli budowy drogi w kierunku Kielc, centralnej Polski, Warszawy. E, tutaj y, trzeba y, o tym mówić, trzeba zwracać uwagę politykom i decydentom na, na potrzebę skomunikowania Mielca z drogą krajową S7 w okolicach Kielc. E, są pewne pomysły korytarzowe, aby taką drogę na granicach Małopolski i Podkarpacia budować w przyszłości. O tym musimy mówić. Ważne jest połączenie Mielca z Rzeszowem, bardziej skuteczne niż teraz, bo droga Mielec-Dębica no jednak przebiega przez mocno zurbanizowane tereny. Bardzo ważne jest połączenie, tak jak już mówiłem, droga 94 przez moją gminę, dalszy etap wraz z przebudową drogi przez Las Piątkowski i do granicy województwa. Więc tych wyzwań inwestycyjnych mamy sporo. Samorządowcy mają przygotowywać na ile mogą odpowiednie projekty, a politycy w Warszawie, administracja rządowa, decydenci na szczeblu już parlamentarnym czy sejmiku województwa muszą szukać finansowania dla tych zadań. Wspomniał Pan o kilkudziesięciu kilometrach dróg, e, tych powiatowych, też przebudowanych na terenie gminy Wadowice Górne. Jak spotykacie się Panowie? I panie na konwencie wójtów w powiecie miereckim to koledzy z innych samorządów, innych mi nie zazdroszczą? Nie, bo w, w wszystkich gminach inwestycji było dosyć dużo. My tak, po pierwsze, bardzo się lubimy u nas w powiecie mieleckim, choć, choć się różnimy, są różnice między nami, ale, ale jest, jest, jest też szacunek taki codzienny w bieżących kontaktach. Zresztą pewnym fenomenem jest konwent wójtów. Oczywiście regularnie spotykamy się w taki nieformalny sposób i omawiamy, jakie mamy problemy, jak kto rozwiązał dany problem, więc to jest dosyć twórcze. Jakiegoś przeskakiwania przez plecy nie zaobserwowałem przez ostatnie 5,5 roku. Co nie znaczy, że czasami mamy odmienne interesy, ale zawsze bronię się tym, że w gminie Wadowice Górnej jest najgęstsza sieć dróg powiatowych na kilometr kwadratowy, więc tutaj staram się liczbami wygrywać i merytoryką. Okej, okay, to jak jesteśmy przy samorządzie? Podczas tych jesiennych wyborów do Sejmu i Senatu. Często słyszeliśmy, że właśnie trzeba wzmocnić w Polsce rolę samorządów. Pewnie też o tym rozmawialiście na konwentach wielokrotnie. Zapewnić im finansowanie, samorządom finansowanie na wysokim poziomie, wyższym przynajmniej niż teraz. Mamy nowy rząd Donalda Tuska z udziałem też Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego pan jest reprezentantem. I faktycznie to realna nadzieja, najlepszy czas dla gmin, miast, powiatów? Um, tak sądzę, mam taką nadzieję. Samorządność polega na tym, że sami się rządzimy. Od początku powstania samorządu ta samorządność była coraz węższa, czyli coraz więcej ustaw narzucało pewne rozwiązania, które musiały być realizowane i tak naprawdę rada gminy czy wójt, burmistrz, prezydent nie miał zbyt dużego pola manewru, tylko był w takim kaftanie, który ograniczał jego działalność. Do tego dochodziły zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jedno Drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, które były niedofinansowane na poziomie subwencji tudzież dotacji. Doszliśmy do takiego poziomu, że tak zwana nadwyżka operacyjna, to jest takie może finansowy, finansowe określenie, ale to jest różnica środków, które zostają tak naprawdę do dyspozycji w samorządzie, w niektórych miejscach skurczyła się do takiego poziomu, że już tej samorządności nie ma, no bo czym rządzić, jak nie mamy żadnych pieniędzy? Więc wielkim wyzwaniem w najbliższych czasach, będzie napisanie nowej ustawy o finansowaniu samorządów, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gdzie trzeba ogodzić ogień z wodą, bo administracja rządowa, czy rząd niezależnie od tego, która opcja rządzi, no ma tendencję do, do tego, żeby zachowywać jak najwięcej środków w budżecie centralnym, a samorządy no chcą mieć jak największą autonomię w dysponowaniu pieniędzmi. Rzeczywiście w ostatnich latach mieliśmy duże wsparcie w zakresie inwestycji, myślę tu o środkach z Polskiego Ładu, byłbym nierozsądnym samorządowcem, gdybym ten program krytykował, środki były proste, i wiele rzeczy udało nam się zrobić, i uda się zrobić. Pytanie, ale to już pewnie do parlamentarzystów, czy to rzeczywiście był tylko i wyłącznie kredyt, który kiedyś ktoś będzie musiał spłacić, czy to były też jakieś środki e, zakumulowane. Myślę, że to był kredyt, ale my staraliśmy się na poziomie samorządu go zainwestować, żeby obrócić te pieniądze w gospodarce. Korzystać. Naturalnie. E, więc e, myślę, że tutaj y, wyzwania dotyczące y, finansowania y, są y, kluczowe. Ponadto y, Samorządność, tak jak już powiedziałem, jej istotą jest samodecydowanie. Czyli trzeba. Poluzować szereg przepisów i ustaw, które ograniczają kompetencje rad gmin, organów wykonawczych gmin. I tu bym mógł dotykać różnych obszarów, od gospodarki odpadami po pomoc społeczną, kwestie związane z oświatą. Ja akurat ten temat bardzo mocno ćwiczyłem w Wadowicach. Reformowaliśmy oświatę, ale suma summarum zgodę na Propozycje, które dotyczą mojego samorządu, musiał podejmować minister edukacji narodowej. I tak nie powinno być. Jeżeli mamy mieć samorządność w kraju, to w pewnych organizacyjnych kwestiach ta decyzja i de, decyzyjność powinna być jak najniżej. Dodam jeszcze, że e, środki e, i decyzje na poziomie samorządowym są najbardziej kontrolowane społecznie. prawda, Tam Warszawa jest daleko, Rzeszów też trochę dalej, a wójta w gminie e, czy prezydenta w mieście można spotkać na ulicy, na chodniku, urząd jest, jest, jest tuż obok. E, poza tym są radni, sołtysi, szefowie osiedli, prawda? więc to jest naprawdę kontrola pełna społeczna. Tak, byśmy teraz to wszystko uprościli do takiej y, połowicznej, ekspresowej analizy SWOT. Jakie są szanse, a jakie zagrożenia samorządu w najbliższych latach czy w najbliższej kadencji? Szanse samorządu w kontekście krajowym czy bardziej lokalnym? Lokalnym. Lokalnym, władowickim. Myślę, szanse to ludzie i, i demografia naszego powiatu i Wadowic. Jesteśmy u progu wielkich zawirowań, a u nas jednak w powiecie liczba mieszkańców utrzymuje się na podobnym poziomie. W Wadowicach delikatnie nawet rośnie. Fakt, że trochę się kanibalizujemy w powiecie, bo miasto się wyludnia, gminy okoliczne nie, nie zwiększają no liczby. Sołectwo tak. grzybów na przykład na tym bardzo mocno zyskało. Zyskało tak? bardzo, jest to bardzo szybko rozwijająca się miejscowość w mojej gminie, zresztą inne również. Staramy się bardzo równomiernie rozwijać gminy Wadowice Górne, ale e, szanse to jest na pewno demografia. Myślę, nowa perspektywa Unii Europejskiej, dużo środków, które trzeba mądrze zainwestować, bo nie chcę, tym mówić w naszym powiecie, może takich inwestycji nie było, ale może też i by parę znalazł, które no, były zrealizowane, kosztowały dużo, a efekt. Mizerny, prawda? Więc trzeba się wystrzegać inwestowania dla samego inwestowania. E, dochodzimy już do, do pewnego poziomu, że mm, te środki trzeba po prostu mądrze e, inwestować. E, to jest e, jedno. E, I szanse rozbudowa, mam nadzieję, bazy e, transportowej, bo to jest kryobek gospodarczy, aby utrzymać e, tutaj dobry poziom i wysoki poziom inwestycji. Zagrożenia? No, naturalnie. E, odpływ wykształconych młodych ludzi do ośrodków miejskich, do Rzeszowa, do Krakowa. Ten drenaż mózgów jest, jest swoistym zagrożeniem. Zagrożeniem może być też pewna niestabilność przepisów, która no, będzie zabijać ten zapęd do, do zmian I, i, i zagrożeniem może być to, co gdzieś tam u góry się dzieje. Ja bym nie chciał kopiować wzorców centralnych tutaj na dół, bo... Permanentny konflikt polityczny, który w naszym kraju się dzieje, trawi całkiem duże pokłady zasobów, dobrych emocji. W samorządzie, myślę, pokazujemy te dobre przykłady i chcemy je pokazywać, tak aby może gdzieś tam u góry ktoś zobaczył, że warto pracować dla ludzi, a nie mocno się ścierać, bo teraz to w szczególności widoczne jest. Zaczęliśmy od wyborów, to może skończmy też tematem wyborczym. Takim wróżeniem, może jeszcze z fusów, może już ktoś coś wie więcej i można takie wyborcze prognozy postawić. Kto w kwietniu zostanie wójtem gminy Wadowice Górne? To jeszcze dodam, kto będzie rządził w powiecie miareckim, a może komu... Możemy wy wykombinować dzisiaj, komu przypadnie zaszczytna funkcja prezydenta miasta Mielca. No, w nie jestem, a, a le przewidywania każdy jakieś ma. Tutaj na muszę Wadowicach być najpośredniej. Muszę być, to, znaczy, <laughs> na w Wadowicach mi trudno przewidywać, aczkolwiek prawdopodobieństwo, jak, jak mówię, mojego startu jest olbrzymie. Mógłbym powiedzieć, że pewne, gdyby był określony już termin wyborczy, a jaki będzie wynik, trudno mi powiedzieć. Oceniam to moi mieszkańcy i wyborcy w Gminie Wadowice Górne, co nie znaczy, że chciałbym zostać pozytywnie zweryfikowany, jak każdy, który startuje, ale, ale nie mogę tutaj mówić o żadnej pewności, bo pewności nigdy w samorządzie nie ma. Trzeba każdego dnia pracować i szanować ludzi, którzy głosują i wybierają. Jeśli chodzi o powiat, jestem przekonany, że w Powiecie będą rządzić samorządowcy i komitety społeczne, nie polityczne. Też mam taką nadzieję, bo... Żeby ciekawe. E, bo... E, tak jak już powiedziałem, polityka na poziomie centralnym jest istotna, ważna, trochę zdemonizowana, ale jest brutalna i nie wiadomo, co nam przyszło. No, mamy przyniesie. na myśli komitety społeczne czy takie. No, lokalne komitety składające imitacje. się. Z, to jest jakaś forma czasami ucieczki samorządowców, którzy kojarzeni są z partiami politycznymi pod szyldy komitetów lokalnych, prawda? Ale wtedy da się zaangażować do tych komitetów więcej ludzi, którzy z żadnymi partiami i nie mają nic wspólnego, więc Jasne. jest to, myślę, dobra formuła. Jasne. Miasto, no myślę, że zdradziłem jedno. Ja nie będę y, uczestnikiem tej batalii o, 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 o mielec. Jest to moja świadoma, przemyślana decyzja, bo, to ja, bo priorytety ja możliwe. Pytanie: spodziewać się zmian, czy nie spodziewać się zmian? W mieście? Niezręcznie się czuję, żeby komentować to, co się dzieje w mieście. Myślę, że wybory w mieście będą bardzo intrygujące z perspektywy samorządowca i będzie się działo w tej kampanii wiele. To, to, to jestem przekonany, bo, bo przecież gdzieś to obserwuję. Ale jaki będzie ostateczny wynik, trudno powiedzieć. Wiele się może zmienić. Proszę zauważyć, że pięć lat temu, z tego co pamiętam, na etapie ogłoszenia kandydatów doszło do podmiany. W Dwóch, prawda? Z czego jeden no, okazał się prezydentem, pan prezydent Jacek Wiśniewski, z którym no, też współpracujemy, prawda? Myślę, że to będą mitrygujące wybory w mieście. Panie Wójcie, jesteśmy jeszcze na początku stycznia, czy tam w pierwszej połowie stycznia, to czego życzyć na ten nowy rok wójtowi czy czego życzyć gminie? Może to jest takie trywialne, ale życzę każdemu z Państwa zdrowia i takiej codziennej satysfakcji. Jak jesteśmy zdrowi i sami jesteśmy zadowoleni z tego, co nam się osobiście udaje dokonać, to możemy dać coś drugiemu człowiekowi. Więc tego od Państwu życzę, żebyście byli zdrowi, w Waszych domach się dobrze układała, abyście znaleźli w sobie pokłady aktywności społecznej, bo to jest bardzo potrzebne w mojej ocenie. Gminie Wadowice Górne jej mieszkańcom życzę stabilnego, dobrego. Rozwoju, satysfakcji z życia przez Polską Agencję Prasową. Byliśmy kiedyś ogłoszeni gminą dobrą do życia, żeby była ona jak najlepsza. A mieszkańcom powiatu, e, słuchaczom naszego wywiadu, czytelnikom waszego portalu również życzę wszystkiego najlepszego w 2024 roku, e, w tych trudnych czasach. Nie w Mielcu, mam nadzieję, w naszym powiecie, trudnych powszechnie, byśmy znaleźli radość e, z codziennego bycia z sobą. Szanowni Państwo, widzimy się. Faktycznie pierwszy raz w nowym roku, także od redakcji e, pomyślności w tym nowym 2024 roku. Panie Wójcie, dziękuję za odwiedziny. Dziękuję za panu, dziękuję państwu. Ciekawą rozmowę. Szanowni Państwo, bądźcie z nami wkrótce, mam nadzieję, kolejne podobne spotkania. Do zobaczenia.